Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję niesamowitej klawiatury Logitech G910 Orion Spark. Klawiatura taka kosztuje oficjalnie 769 zł, czyli niemało. Natomiast ma szereg naprawdę dużych zalet. Niestety taka cena dla wielu osób w Polsce może być po prostu zaporowa. W tej recenzji pokażę Wam dokładnie wszystkie funkcje, wszystkie zalety oraz wszystkie wady tej klawiatury. Pokażę Wam też dokładnie niesamowite podświetlenie RGB tej klawiatury. Tak więc zaczynamy. Podstawy. Co mnie zdziwiło w tej klawiaturze? Przede wszystkim, co mnie zdziwiło na początku, kabel. Jak na tak drogą gamingową klawiaturę, nie posiada on żadnego oplotu. Ma niecałe 2 metry długości, co zwykły kabel, zakończony pojedynczym wtykiem USB. Klawiatura nie ma też żadnego hubu USB, żadnego wyjścia na słuchawki, niczego takiego. Za to ma inne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim klawiatura posiada bardzo fajny design i jak widzicie też jest podświetlana. Tutaj mamy logo G910. Już Wam pokazuję, co się pod nim kryje. Więc zobaczcie, pod nim jest stelaż na 2 wymienne podpórki pod nadgarstki. Jest to taka duża lub mała podpórka. Jak widzicie, ta jest troszeczkę większa. Podpórki są z cienkiego plastiku, natomiast ten stelaż bardzo dobrze je usztywnia. Montaż tego trwa dosłownie kilka sekund. Więc mamy 2 fajne podpórki pod nadgarstek, które przy okazji nadają fajnego wyglądu klawiaturze. Poza tym, jak widzicie, mamy bardzo dużo dodatkowych przycisków. Jest to 9 przycisków gamingowych oznaczonych od G1 do G9. 3 przyciski przełącznika makro, czyli 3 takich profili oraz przycisk macro recording. Po drugiej stronie klawiatury mamy blokadę gamingową, czyli blokadę klawisza Windows. Mamy wyłącznik podświetlenia, przycisk play, pauza, stop do przodu, do tyłu, wyłączenie dźwięku, a także bardzo fajny, przydatny gadżet, czyli taką rolkę, którą sobie kręcimy i ściszamy lub robimy głośniej. Nieważne, czy dźwięk systemowy, muzykę, czy grę. Bardzo przemyślane, bardzo przydatne narzędzie. Tutaj widzicie coś takiego jak Arc Dock Release. Co to jest? Dokładnie powiem o tym troszeczkę później. Powiem tyle, że możemy tutaj włożyć swojego smartfona. A po co? Dowiecie się w dalszej części recenzji. Do przycisków za chwilę wrócimy. Zobaczmy jeszcze na sekundę klawiaturę od spodu. Jak widzicie, mamy naprawdę duże antypoślizgi, tutaj 2 takie duże, po środku taki mały, po bokach jeszcze po takim małym i gumowane podwyższenia, dzięki czemu ta klawiatura naprawdę świetnie trzyma się blatu. Zobaczcie, nawet na podwyższeniach jest jak przyklejona. Bez to praktycznie nie da się jej ruszyć. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to mamy duży Enter, duży Backspace, duże Shifty, normalną spację i specjalne nakładki na klawisze, które jak widzicie mają taki kształt, aby palec pozostawał na klawiszu i się nie ślizgał. Co niektóre klawisze mają także wypustkę, na przykład J i F, natomiast klawisze WSAD oznaczone są specjalnymi takimi grafikami i też są troszeczkę inne w dotyku. Natomiast co się kryje pod tymi nakładkami? Jest to klawiatura mechaniczna, zaopatrzona, uwaga, w nowe przełączniki mechaniczne Roamer G. Przełączniki, które mają żywotność aż 70 milionów klików, czyli przebijają Cherry MX-y, przebijają przełączniki Razera, które mają 60 milionów. Tutaj ma to być jeszcze większe. Każdy taki przełącznik zaopatrzony jest w sprężynę oraz w diodę RGB. Czyli każda dioda osobno może świecić w dowolnym kolorze, niezależnie od pozostałych. Jeśli chodzi o siłę aktywacji, jest to 45G, czyli naprawdę niewielka siła przykładana do tych przełączników. I też producent chwali się, że reakcja tego przełącznika jest o 25% szybsza niż u konkurencji. Tak więc przełączniki te w założeniu mają być szybkie, a przy okazji nie wymagające dużej siły do aktywacji. Generalnie klawisz reaguje już po przebiciu 1,5 mm. U Razera to było, jak dobrze pamiętam, 1,8, natomiast w Cherry MX-ach były to 2 mm. Tak więc jakaś tam różnica faktycznie jest. Natomiast pokażę Wam, co mnie najbardziej w tej klawiaturze zaskoczyło. Pamiętacie pewnie, jak głośne są klasyczne klawiatury mechaniczne, nawet nie na przełącznikach blue klikających, ale na jakichkolwiek innych. No to posłuchajcie tego.
jeśli uderzam pojedyncze klawisze, to dźwięk jest praktycznie żaden. Jak piszę szybko, jest może minimalnie głośniejsza od membranowej klawiatury. Więc to jest niesamowite, gdyż są to najcichsze przełączniki mechaniczne, z jakimi miałem do czynienia. Jest to ogromny plus, ogromna zaleta tej klawiatury. Ponieważ wiele osób narzeka, że klawiatury mechaniczne mają fajną żywotność, szybko reagują, natomiast są bardzo głośne. Tak więc od tej pory już nie są głośne. Mamy przełączniki Roma G oraz klawiaturę Logitech G910 Orion Spark, która jest naprawdę cichą klawiaturą mechaniczną o ogromnej żywotności. Teraz zapraszam Was jeszcze na szybką prezentację oprogramowania i podświetlenia i wracamy dalej z recenzją. Przy okazji dodam jeszcze co do tych przycisków, że klawiatura ma absolutny anti-ghosting, czyli wszystkie 113 klawiszy praktycznie możemy wcisnąć na raz bez blokowania klawiatury. To już w takich drogich klawiaturach jest standard, ale warto też o tym wspomnieć. Natomiast co z tą funkcją ARX Dock Release? Mój telefon akurat tutaj nie pasował, ale to jest tylko taka podstawka, on wcale nie musi tu pasować, ponieważ klawiatura z telefonem łączy się poprzez Bluetooth. Zobaczcie, odpalamy aplikację. Ona na początek wykrywa, czy mamy oprogramowanie Logitecha na komputerze. Ja je oczywiście mam w tej chwili włączone, tak więc z tym nie powinno być problemu. Teraz łączy się to wszystko z samą klawiaturą. No i klawiatura, tak jak w oprogramowaniu, wykryła moje gry. Możemy sobie z tego poziomu odpalić grę na komputerze. Wy tego w tej chwili nie widzicie, natomiast wyskoczyło mi okienko na komputerze, że gra się uruchamia, prosi o płytę. Tak więc możemy z poziomu smartfona sobie nawet uruchomić grę, jeśli chcemy. Nie do końca to jeszcze działa, ale producent na stronie podaje, że smartfon ma być jakby rozszerzeniem rzeczywistości gry, czyli na przykład na ekranie komputera widzimy grę, a tu możemy mieć na przykład jakąś planszę ze statystykami, jeśli jest to gra online, czyli którzy jesteśmy w danej grze. Tego nie udało mi się przetestować, ponieważ nie ma być może jeszcze odpowiednich aktualizacji do gier, żeby to obsługiwały. Natomiast ma być takie coś wprowadzone i są takie prezentacje na stronie producenta. Jadąc dalej,
możemy sobie zobaczyć statystyki komputera. Bardzo ciekawa rzecz. Widzimy informacje o komputerze, taktowanie procesora, temperaturę, zużywany RAM, ilość RAMu, takie podstawowe informacje. Więc to jest w sumie taka ciekawostka, no ale fajnie wiedzieć, że coś takiego jest. I ostatnia zakładka, multimedia. W tej chwili z komputera słyszycie muzykę. Widzicie, mogę regulować głośność. To jest Android, więc się troszeczkę to przycina. Mogę sobie spauzować, też chwilkę to trwało. Natomiast wszystko działa jak najbardziej. Możemy też przerzucić utwór do przodu, do tyłu, wyłączyć mikrofon, wyłączyć dźwięk całkowicie lub po prostu spauzować, zastopować. Więc ta cała łączność Bluetooth, ten RX Control, jest to taki gadżet, może mało przydatny, natomiast całkiem ciekawy i fajny. Warto o tym wiedzieć. I moi drodzy, zbliżając się do podsumowania, co może być uzasadnieniem ceny ponad 700 zł? No, bardzo fajne wykonanie, porządne materiały przede wszystkim, dwie wymienne podpórki pod nadgarstki, które są jakimś tam gadżetem też, ale się przydają. Takie największe zalety to oczywiście to świetne podświetlenie oraz przełączniki Roma G, gdzie ta klawiatura jest naprawdę bardzo cicha. Przy okazji bardzo dobrze się jej używa i do pisania, i do gier. Mamy też sporo dodatkowych klawiszy do gier, klawiszy multimedialnych, które też bardzo ułatwiają życie. I mamy też jeszcze ten program, aplikację na smartfony ARX Control, działającą z iOS-em i z Androidem, która daje tam nam jakieś dodatkowe możliwości kontrolowania systemu czy gier. Tak więc tych zalet jest naprawdę dużo. Ogromnym minusem jest niestety cena, jak na polski rynek, naprawdę zaporowa. No i tak jak powiedziałem na początku, można się przyczepić jeszcze na siłę do kabla bez oplotu i do braku jakiegokolwiek huba USB czy wyjścia słuchawkowego, które w takich klawiaturach czasem się przydaje. A to są oczywiście szczegóły. No cóż, powiedziałem Wam o tej klawiaturze wszystko, co wiem. Moim zdaniem tych zalet ma naprawdę sporo, natomiast no, przetrawić taką kwotę 700 zł ponad to też nie jest łatwo. Z drugiej strony, jak już zdecydujecie się na klawiaturę z tej półki cenowej i jakościowej, myślę, że służyć Wam będzie długie, długie lata. I tym optymistycznym akcentem zakończę tą recenzję. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej klawiaturze, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link jak zwykle macie w opisie filmu, tak więc wchodźcie, na pewno coś ciekawego tam zobaczycie. Są przede wszystkim dokładne zdjęcia klawiatury, są dokładne opisy wszelkich aspektów. Możecie na spokojnie sobie wejść, poczytać. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!